Przy czym, Boże, coś wam powiem. Mówimy o sobie, jesteśmy wierzący. Ale co to właściwie tak oznacza? Wierzę, bo na wszystko się zgadzam, wszystko przyjmuję i jestem temu posłuszny? Czy wierzę, ale próbuję na swój sposób sobie wszystko wytłumaczyć, z czego później biorą się moje wątpliwości? Przecież wiara przekracza nasze rozumowanie. W wierze istotna jest relacja z Bogiem. Tak jak w każdej relacji jest miejsce na jakieś niedopowiedzenie, więcej nawet, zdarzają się nieporozumienia. Ale to wszystko obleczone jest zaufaniem. Dziś nie wszystko pojmuję, ale ufam, że to jest dla mnie aktualnie najlepsze. Przyjdzie czas, że wszystko stanie się dla mnie jasne. Na temat zmartwychwstania nie mamy żadnych relacji świadków, którzy doświadczyli tego. Świadkiem jest nam Jezus, a to, co się z Nim stało, zostało opisane w Biblii. To jest nasz jedyny wyznacznik. Słowo Boga. Trwanie przy tym Słowie jest czasem jedynym rozwiązaniem naszych problemów. Nie rozumienie, nie mądrość, nie wiedza, ale obecność. Wystarczy z Nim być, to znaczy z Bogiem, jak z przyjacielem. Będzie się nam wielokrotnie wydawać, że za każdym razem Bóg jest ciągle inny, ale w jednym jest stały, w bliskości. Niezrozumienie Pism i mocy Bożej jest konsekwencją naszej pokrętnej logiki, która prowadzi do absurdu. My przekładamy ziemskie reguły i zasady na życie w wieczności. A przecież w zmartwychwstaniu przestaną obowiązywać dotychczasowe reguły. Tamta rzeczywistość jest inna niż tu i teraz. To nie może w nas znaleźć zrozumienia. Pytanie, jak to będzie, nie daje nam spokoju. Jeżeli wszyscy będziemy trwać w jedności z Bogiem, będziemy wręcz pływać w Jego miłości. Bóg jest Bogiem żywych. I choć ludzie umierają, to śmierć jest przejściem do życia wiecznego. Bóg powołuje się na minione pokolenia. Jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza. Ta lista następnych pokoleń ojców i synów będzie się ciągnąć w nieskończoność. Dlatego, że Bóg jest wieczny. To, co omawiamy, to są dwa światy. Jeden jest nam dobrze znany, drugi jest dla nas tajemnicą. Świat fizyczny, nasz ludzki, gdzie żenimy się i za mąż wychodzimy, gdzie pracujemy. I drugi świat, świat Jezusa, świat zmartwychwstania. Czyli taki, gdzie miłość potężniejsza jest niż śmierć. Tego świata właśnie nie rozumiemy, bo my ciągle kalkulujemy i sprawdzamy. Dociekamy, jak dziś sadyceusze, którzy pytali, czyją żoną będzie kobieta w 7 mężów. Do tego świata Jezusa wchodzi się przez śmierć. Nie tylko fizyczną, choć przez nią najpełniej. Wchodzimy w ten świat, kiedy umieramy dla wszystkiego, co materialne, a zaczynamy żyć tym, co duchowe. W końcu jesteśmy jak ziarno rzucone w ziemię. Musimy umrzeć, żeby wydać plon. Warto popatrzeć na nasze ziemskie życie z perspektywy życia wiecznego. Gdy smutek zastąpi radość, a w beznadzieję wejdzie optymizm widzenia tego, co jeszcze przed nami. Prestiż, jakim cieszą się wielcy i mądrzy tego świata, zostanie ośmieszony przez to, że maluczcy dzięki łasce Bożej pojmą to, czego nie będą w stanie zrozumieć ci pierwsi. Wobec tego boskiego zaproszenia nie pozostaje nam nic innego, jak pobudzać nasze pragnienie ujrzenia Boga. Pragnienie, aby królować na zawsze z Nim. Z Panem Bogiem.